witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj się poplonu tym oto gruberem z modułem do wysiewu. Tarczy, no nie? Tego no. Nie będziesz ruszał. To cały czas niech będzie. Niech się no, nie chłopą, tylko to zamykać otwieram. I tak. Dobrze leci? A ja wiem. No to co, siejemy facelię. Jak widzicie, źle to nie idzie. Pierwszy raz właśnie z takim gruberem i z takim tak zwanym, nie wiem, modułem wysiewającym. W tym roku pierwszy raz testujemy. Mamy tu do zasiania około, nie wiem, coś około 6 hektarów, całe to pole. Tata jeszcze weźmie rozrzutnik, rozrzuci tam wapno, bo tam jest taki kawałek został, coś około chyba hektara, czy nawet nie. No to tata to rozrzuci, ja akurat tam dojadę. No i co, i zrobimy to całe pole i chyba tyle, nie? A lecimy dalej. Oczywiście mamy plus, minus, szybkość obracania talerza. Do tego możemy ustalić szerokość otworu, jaka ma być. My mamy tutaj ustawione na 34, ale oczywiście można zwiększyć, zmniejszyć, co kto woli. No i tak samo szybkość talerza, tak samo można zwiększać, zmniejszać. Także każdy może dostosować to pod siebie. Dobra, zróbmy sobie tam studzienkę. Tata już zaczyna z wapnem, nie wiem czy widzicie, ale wyjechał dzień Tesco. Będzie rozłożone. Ponownie dosypaliśmy i to zwiększyliśmy trochę tutaj ten wysiew i zobaczymy, jak teraz nam wyjdzie. Ciężko bardzo.
zobaczymy tą nizinę, co tu chcieliśmy zrobić. Bo jakby popadało, to by było źle, jak widzicie, chmury jakieś się zbierają. Także o to już jesteśmy spokojni. A niby według pogody po południu ma padać. A już 12. No to jak widzicie, pole już mamy prawie skończone całe. No to pole mamy skończone, lecimy umyć maszynkę i będziemy ją odprowadzać. Dobra, no to sprzęcik umyty. Możemy jechać odwieźć. Akurat się, jak widzicie, rozpadało. Także idealnie zrobione. No to odpiliśmy, deszcz przestał padać. I co? I to wszystko w tym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli się oczywiście podobało. I do następnego, cześć! Nawet tęcza się pojawiła.